Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki, chłopaki i ogólnie takie takie. Witam was Grabary i witam was, ja Irenę. Irene jeszcze bardziej szczęśliwa niż zwykle, bo słuchajcie, nowe konto na Instagramie. Nowy rok, nowa Irene, bardziej połowa roku, no, ale już możecie ją oficjalnie followować. Tak, nadszedł ten czas, zapraszam na moje nowe konto, które nazywa się Kobieta na skraju, pisane razem. No, bardzo sugestywna nazwa, no i tutaj może jako taki twój menadżer cię wypromuje, Moi drodzy i drogie, no na tym profilu Irena tam będzie się zagłębiać po prostu nie tylko w jakieś szczegóły ze swojego życia, bo to zostawiamy bardziej na podcast, ale takie kwestie życiowo, feministyczno, no, jakby w celu obalenia patriarchatu. To po prostu. Ta misja wciąż jest on. No a jaka misja jest on dzisiaj w naszym odcinku? No tematem sexting, nudesy, cyberki, no po prostu cała plejada takich seksowych rzeczy, bo z naszych analiz bardzo głębokich wynika, że no ten temat lubicie najbardziej. My też tak się składa. Dokładnie tak. I będziemy sobie teraz śmieszkować trochę, bo z mojej strony to niestety są głównie śmieszki niż jakiś faktyczne Podniety. Tak, hard stuff, so-called. No to na tak zwane rozpoczęcie, na, na grę wstępną, można tak powiedzieć, jeśli mam ci taki trochę humorek na małe świętuszenie. <laughs> Jak wujek z wesela. Jak wujek z wesela. Czy Irenko pamiętasz pierwszego nudesa, którego wysłałaś albo dostałaś? Ja oczywiście jako bardzo stara osoba. W podeszłym już wieku, no nie mogę sobie przypomnieć jakichś takich starszych, pierwszych zdjęć, które podejrzewam, że gdzieś były wysyłane. W jakąś przestrzeń. Pamiętam wysyłane sobie z takim chłopakiem, z którym się tak umawiałam, kiedyś różne sobie zdjęcia wysyłaliśmy, to było bardzo fajne. Ale pamiętam, że były jakieś wcześniejsze, bo czasami jak przeglądam stare foldery typu telefon, wiecie, folder na komputerze z telefonu, który już nie istnieje od 10 lat, i tam znajduję jakieś dziwne zdjęcia, ale tak nie pamiętam kiedy, do kogo i o co w tym chodziło w ogóle. Dziwne zdjęcia w folderze na przykład praca magisterska nie otwierać, a tam zdjęcie fiuta. No ale to, jakie, to ja chcę, wiesz, ja szczegóły, jakie zdjęcia z tym typem, co tam się spotykaliście, co mu wysyłałaś? No pewnie jakieś fajne, wiecie, półartystyczne, <laughs> <laughs> mega sexy fotki, no ale takie ja powiedziałabym, no standard, nie? Czyli jakiś toplesik? Jakiś toples pewnie, coś takiego, wiecie, zawsze jest jakby dużo męczarni przy tym, żeby sobie zrobić jakiś taki kadr ciekawy, nie? O Boże, właśnie chciałem powiedzieć, że do tego przejdziemy, ale może po prostu od razu o tym porozmawiajmy. No, robienie jakby nudesów to jest strasznie ciężka praca. Żeby to dobrze wyszło. Tak, ja szczęśliwie... Chociaż nie, nie wiem, to teraz źle zabrzmi tak naprawdę, bo wysyłam sobie dalej z moim chłopakiem jakieś fotki, ale, czy głównie ja, powiedzmy sobie szczerze, I, no ale tutaj już nie muszę tak namęczyć, już mi tak nie zależy, już jakbym, jakbym wysyłała je gdzieś w celach takich może trochę z chęcią podboju jakiegoś czy coś, a teraz to już tak wiecie, zero jakiś tam pressure, nie mam stresu. Więc, ale pamiętam, że jak kiedyś chciałam je zrobić, no to to jest koszmar, to po prostu, no, najlepiej zaangażować do tego osobę trzecią, która po prostu tą fotkę zrobi i... Czyli prawdziwa sesja, musi być fotograf... Tak. Najlepiej, żeby też była make-upistka, no stylistka akurat zbędna, czy stylista, chociaż mamy stylistów wśród znajomych, więc może gdybyśmy chcieli zrobić takie naprawdę... To może bardziej scenografia. Sexy zdjęcia. No ale słuchaj, teraz, bo tu tyle wątków po prostu, jakby ten temat nudesów okazuje i sextingu się, mm -hmm. jest bez dna. Tak, temat rzeka jak się okazuje. Mi się podoba ta opcja, że ty wysyłasz więcej niż stary tobie i że się nie starasz, bo no stary wie co ma, wie co się kładzie co noc. To co to oszukiwać? A poza tym, ja też jakoś nie naciskam na te zdjęcia, bo czy kolesie hetero potrafią sobie robić fajne fotki na go? No pewnie jacyś potrafią, no ja nie wiem, czy spotkałam już. Te ja ci powiem tak, a propos jakby tej opcji. Teraz zaczniemy tak, może od dupy strony, mówiąc brzydko, ale tej związkowych, nudesów w związku. Mhm. No to ja z moim starym przez 5 lat naszego związku. I w ogóle sobie nie wysłaliśmy takich fotek. I ten moment dopiero nadszedł w pandemii. Rok temu, czyli po czterech latach. Matematyka nigdy nie była moją najmocniejszą stroną. No już był ten lockdown, który spędzaliśmy oddzielnie i tam były no, długie tygodnie, miesiące przed nami w rozłące. No więc tutaj Stary zainicjator, może jakieś właśnie nagie foteczki. No to ja kurwa, po prostu tak. Do 18 czekałem na Golden Hour. Jak mi słońce ładnie mm -hmm. wpadało do pokoju zachodzące, na desce do prasowania ustawiałem po prostu karton książki, który był moim statywem na telefon. No, i tam pod ścianą, kurwa, noga do góry, bokiem, tyłem. No, po prostu była cała sesja, umalowany, jakby o co chodzi. Bardzo profesjonalnie do tego potrzeba. Też ci się strasznie nudziło wtedy, więc jakby to też dużo tłumaczy. Potem obróbka, wygładzanie, ziarno, żeby trochę było, tak wiesz, bardziej artystycznie. artystycznie. Chociaż też w pewnym momencie, jak już miałem takie wrażenie, że no nie jestem blisko tego zdjęcia, które mi się wydaje, że powinno powstać, mhm. no bo tam jakieś mankamenty mojej cielesności dawało sobie znać, to stwierdziłem, jakby no, kogo ja mam tutaj oszukiwać? Przecież on wie, jak ja wyglądam. <grym> Ale może zapomniał, bo wyjechał lockdown, nie widzicie się. Też by nie uwierzył. Więc mówię, dobra, jakby niech te fałdki zostaną, tam jakieś syfki sobie pousuwałem, żeby wiesz, to w takiej dobrej formie jestem w tym lockdownie. No i mu wysłałem. Cała sesja, może super, że fajna, jakby wiadomo. No i co mi odesłał? No stoi przed lustrem z fiutem w ręku. No i co? od cała filozofia. Więc jak ty mówisz, że czy się hetero, no to ja już tutaj chyba robiłem coming out, że mój chłopak jest hetero ewidentnie. No i tak było. Ale potem, jak go trochę tak, wiesz, przeszkoliłem, no to rzeczywiście trochę więcej tam fantazji się mm. zadziało. Czyli trochę trzeba cierpliwości, wskazówek może i dostaniemy co tego, czego chcemy, tak? To jest taka lekcja. Dostaniemy to, co chcemy, czyli no tego fiuta po prostu na końcu. I jakbyś nie modziła, czego byś nam na tym zdjęciu nie pokazała, no to jakby są jakieś takie konkretne, konkretne rzeczy, których oczekujemy po tym nudesie, i one muszą tam być. No więc widocznie mój stary wyszedł z założenia, że. Jakby no, chodzi o kiełbę. No i dobrze, może faktycznie po prostu trafił w samo sedno. No i o nią chodziło. Od początku. <laughs> ja muszę powiedzieć, że z mojej strony też to tak nie jest to jakieś za częste i też nie ma tych nudesów za dużo. Może dlatego, że po prostu my spędzamy głównie czas ze sobą, mieszakając ze sobą już wiele czasu. No to kiedy mam mu wysyłać te zdjęcia? Jakby z łazienki, jak jest... Sypialni, dwa metry dalej. No, no może, może to Morze, jest ten. może to chciałem jest, powiedzieć, tak, może. Może to jest ten. Chociaż ja wysyłam dużo zdjęć, ale. Bo ty jesteś jedną trochę ekshibicjonistką. No. Może ja się sobie podobam po prostu i jakby chcę, żeby po prostu ktoś też podzielił mój zachwyt. <głos> Bo <głos> pamiętam po jakiejś imprezie swojej urodzinowej kiedyś nam wysłałaś na grupową, grupowy czat na Whatsappie taką fotkę. Tam wszystko było zakryte, co miało być zakryte, ale tak myślę sobie, Irenę, 30. na film Myself, jakby na maksa. Tak. Szanuję. Tak było. Ale muszę powiedzieć, że te zdjęcia, jak się obudziłam, one mnie zaskoczyły tak jak i was. <noise> No to jest właśnie cała magia tych imprez. No dobrze, ale mówisz o tej odległości, że skoro spędzamy ze sobą dużo czasu, no to wtedy te nudesy są no, rzadziej, bo wiadomo, jakby jesteśmy po prostu ze sobą, więc nie ma takiej potrzeby. No ja też pierwsze nudesy ze swoim facetem dopiero w lockdownie, jak te kilometry nas dzieliły i długie tygodnie rozłąki, ale tak wyglądał mój pierwszy związek. Jak miałem to 18 lat, no to przecież ja byłem w Olsztynie, mój facet był we Wrocławiu i widywaliśmy się raz na trzy miesiące, cztery czasami, ale to były takie czasy, to było, Jezu, to było lat temu. No właśnie, to było tak wiele lat temu, że ty te Nodesy wysyłałeś listem? Przecież jakby telefony wtedy, jeszcze tam się jak węża grało na komórkę, to były te telefony. No to teraz posłuchaj, jak właśnie wyglądała instytucja... Ty na SMS-ie tymi znaczkami. <laughs> Jak wyglądała instytucja nudesa, którą oczywiście z inicjatywą wyszedł mój facet, bo on był bardziej doświadczony, ja taki wiesz, niewinny. Nawet nie, wie, nie wiem, czy wtedy wiedziałem, że się robi takie rzeczy. W sensie, że istnieje coś takiego jak taki nudes, którego robisz sobie i wysyłasz też właśnie czym przede wszystkim. Więc kiedyś, to już było dosyć w takiej zaawansowanej fazie naszego związku, byłem w trójmieście. Mieszkałem wtedy właśnie przed pójściem na studia, podczas wakacji, u koleżanki mojej mamy, przyjaciółki. Więc takie warunki mało, wiesz, mało prywatności było. No ale to był taki gabinecik z komputerem. Ja sobie tam zawsze siedziałem i gadałem sobie z, z tym swoim chłopakiem, o którym nikt nie wiedział, no bo jakby oficjalnie nie byłem jeszcze gejem wtedy. No i on jakoś tak wiesz, miał taki nastrój na to i mi mówi, że to może sobie powysyłem jakieś zdjęcia. No więc ja nie miałem nawet sobie czym ich zrobić, ale on mi wysyłał. I to wyglądał tak, że on sobie je robił jakby aparatem cyfrowym, zgrywał na dysk i wysyłał mi mailem. Ja musiałem to. Obrać, wiesz co? O oh my god. Więc to była cała podróż. I potem, oczywiście, w popłochu usuwać z komputera po prostu tej przyjaciółki, mojej mamy, żeby nie zobaczyła tego mojego chłopaka w dość. No, on jakby się nie bawił tutaj w jakieś takie eleganckie czy niedopowiedzenia na tych zdjęciach. Niemiecki pornos po prostu. Niemiecki pornos po prostu. Nogi wiesz, otwarte, faja na wierzchu i. Muszę ci powiedzieć, że wtedy, tak, sobie myślę, to będzie takim świntuchem. To fajne. Fajne, no fajne. To jest fajne. Fajne. No więc potem, jak już się dorobiłem swojej cyfrówki, bo nawet jeszcze nie telefonu z aparatem, no to też tam takie sesje, właśnie, się odbywały, ale to nie wspominam ich dobrze, bo to te kadry, jakoś tak nie wiadomo, jak to zrobić samemu, czy to z góry czy z dołu. Jeszcze, wiesz, laski, no to tak. Nie wiem, biust fajnie wyszedł. Wiadomo, każdy chce, jak najlepiej, żeby figura się prezentowała. Na no, kolesie jeszcze muszą zrobić tak zdjęcie, żeby no ten, ten penis. Interes, żeby był duży. Żeby interes był duży. Nawet większy niż w rzeczywistości. No. Najlepiej. A na pewno nie mniejszy. No i to powiem ci, no to jest sztuka sama w sobie. I to lata, lata praktyki, żeby to po prostu. No dobrze złapać tego, tego ptaka w ruchu. No i ty jak uważasz? Ty już jest, posiadłeś tą wiedzę i tę y, umiejętność? Totalnie. Ja sobie potrafię tak zrobić zdjęcie, że gdybyś nie wiedziała, to byś powiedziała, największy penis na świecie. No dobrze, ja się nagadałem. Zawsze jak temat penisów się pojawia, to ja po prostu mogę... Morda ci się nie zamyka. No, ale to, to dobrze. Więc teraz zapraszam Ciebie tutaj do wyznań, do naszego mojego kokfensjonału, czy jak to tam nazwać? To jest świetna nazwa. No i powspominaj nam te Nudeski, Irenko. Pamiętam, że była jakaś taka sytuacja właśnie, że był taki chłopak, który mi się podobał. I ja tak, wiecie, miesiącami tu gdzieś na imprezce go zobaczyłam, tu coś, tylko coś tam napisałam, wiecie, takie jakby zaczepne z tego. On mnie tak nie zlewał na 100%, ale tak mniej więcej na 90%. <grym> <grym> Czyli zostawiał jednak te, te szanse w twojej głowie. W mojej głowie zostawiał jakąś szansę. No, ale to też taki typ kolesia, który po prostu wszystkie laski na niego lecą, a on jest żadną nie zainteresowany nigdy, bo czeka na tą po prostu tego anioła z nieba. Pewnego razu jakby znikąd jakby jakaś wiecie dwunasta w nocy ja dostaję wiadomość i tam po prostu trzy słowa plus od razu jakby wideo, tam już czy tam zdjęcie czy tam coś już jakby sugerujące. Co sugerujące? No że tam się bawił z podniami czy czymś takim, że co chodzi. Ale jeszcze nie było nic na wierzchu? Jeszcze nie, no ale jakby było wiadomo, że jakby zaraz. No sugerujące, no właśnie, no to ci mogę Najlepiej. powiedzieć. Najlepiej. To jest mój ulubiony typ nudesów, czyli nie od razu penis na wierzchu. Tylko właśnie jakaś bielizna, spodnie, tam się coś odznacza. Tak. No. no to ja wtedy po prostu wariuję. No i ja muszę powiedzieć, że jakby weszłam w to, oczywiście, ale, no i tak wysyłaśmy sobie te zdjęcia, i on jedno, jedno, coś tam. W pewnym momencie już widziałam, że u niego jakby już jest sprawa załatwiona, a ja tak nie widziałam, w ogóle nie odnalazłam się w tym w ogóle, bo. Nie mogę się skupić na niczym, bo tutaj nie wiem, czy to zdjęcie wysyłam, czy ja teraz czekam, czy mam już na coś czekać, czy nie. I to jest takie, dla mnie było jakby ciekawe przeżycie, ale ono w ogóle nie miało nic wspólnego z jakimś erotyzmem czy czymś takim. W ogóle jakby po prostu nie wiedziałam, co się dzieje do końca. Próbować nadążyć <laughs> za sytuacją. <laughs> tak. Jak się gra w tą grę? No, nie tak, jak ja w nią grałam, bo jakoś tak. Niby to działało, ale bardziej mi się właśnie wydaje, że to była taka trochę sztuka dla sztuki, że okej, okay, jakby też to wchodzę i ostatecznie miałam takie wrażenie, no ja bym wolała jakby na żywo niż tak, bo to... Jak to my wszyscy. No wiadomo, ale jakoś tak w ogóle z tego nie... Nic z tego nie wyciągnęłaś. Nic z tego nie wyciągnęła. Mam wrażenie, że gdyby to było wideo, to może lepiej by to wyszło, bo na przykład kiedyś właśnie miałam taką wideo, wideo spotkanie ze swoim chłopakiem, no i to było super. To mi się podoba, to jest jakby to, rozumiem tą dynamikę. No bo to jest takie trochę namiastka tego, co jest na żywo, ale w czasie rzeczywistym się widzicie i możecie sobie tam mówić, reagować, instruować się. Tak, dokładnie. Moje pierwsze zetknięcie się z tak zwanym cyberkiem. Kocham w ogóle to określenie, bo na tych wszystkich obleśnych czatach, na których oczywiście byłem regularnie jako 16- czy 17-latek, typu czateria, seksteria, te sprawy. No to tamto słowo cyberek, jest ktoś na cyberek, to skype'ik, cyberek, to było non-stop. I oczywiście to byli jacyś starsi faceci szukający takich naiwnych dusz jak ja. Ale wtedy nigdy się na to nie odważyłem, bo jakoś mnie bardzo krępowała ta opcja, że ktoś obcy mnie po prostu zobaczy. Nie wiem czemu, wtedy miałem może większe granice prywatności niż teraz, ale na to się nie zdecydowałem. I pierwszy był cyberek, ten, o którym wspominałem w jednych z poprzednich odcinków, czyli no ten z tym Niemcem to ta kamera się tam zacięła i po prostu moja, no pięta nie do końca wypolerowana została zamrożona w klatce i no to, to była ta atrakcja, którą Niemiec <grym> właśnie nie wiem, czy on ją zobaczył, może to u mnie się zacięło, u niego nie, tak lubię w to wierzyć, ale nie wracam w ogóle do tego tematu z nim, więc nie wiem. Ale tak się sparzyłem, że potem jakieś takie live'owe akcje kamerkowe, cyberki to nie wchodziły w grę. Ja jednak wolę te kontrole, którą dają Nudesy. Że robisz to zdjęcie, możesz sprawdzić, wysyłasz, wiesz o co chodzi. Tak, rozumiem. In control. No więc po moich dwóch związkach wtedy się zaczął ten okres tak naprawdę nudesowo, grinderowo, romeowy, gdzie rzeczywiście z tymi kolesiami po prostu tam się wymieniałem tymi fotami. I naprawdę muszę powiedzieć z ręką na sercu, że no nie brakowało mi fantazji w tych zdjęciach. Bo to jest no, to jest sztuka, jak ja dostawałem jakieś takie zdjęcia, z których nie byłem zadowolony, to ja nigdy nie miałem problemu z tym, żeby sygnalizować to. I mówię, nie, 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 mówię, poproszę, mówię, zdjęcie tutaj penisa, mówię, bokiem, bo tak lubię najbardziej zobaczyć jakby, co, co to jest. No i dziko się słuchali i mi wysyłali po prostu. Ja byłem takim, wiesz, szefem. Mhm. No bo to jest ważne, żeby wiedzieć, z czym, no, masz też potencjalnie pracować, bo to o to chodzi w tych grindrach szczególnie, no tak. nie? że tam ktoś ci wysyła po prostu zdjęcie fiuta jako dzień dobry, czy jest w slangu gejowskim jakby tak. jak hi. Taki, taka wizytówka biznesowa, tak. jakby w biznesie, jaką pełni rolę. No i tutaj też może dochodzi do tych manipulacji. Pamiętam, jak dostałem nudesa właśnie od Niemca kiedyś, zdjęcie. I to było takie zdjęcie, z którego ciężko byłoby wnioskować jakby, jak naprawdę rozmiarowo tam się to przedstawia i z moim przyjacielem no, dokonaliśmy takiej bardzo... Geometria przestrzenna. Zaawansowanej mhm. analizy właśnie geometrycznej, bo to zdjęcie było robione ewidentnie w łazience, na tle kafelków i my tak... Ile ten kafelek ma? Szybko do... Ile może mieć ten kafelek? Trzy kafelki jakby? Ile to może być? Mały kafelek, duży kafelek do internetu, ile mają kafelki centymetrów, do firmy. Dokładnie tak było. No i obliczenia zostały wykonane no i potem, jak już miesiące później miałem okazję zweryfikować ten swój, tego swojego kangura matematycznego, no to okazało się, że, <grym> że dobrze nam poszło. Że dostałby się na olimpiadę. No dobra, ale nudesy, my się tak śmiejemy, bo to śmieszny temat, ale jakby te wpadki no są nieodłączną po prostu częścią tej całej wymiany, bo z jednej strony to towarzyszy nam wtedy, kiedy jesteśmy podnieceni albo z kimś rozmawiamy. Na z drugiej jesteśmy tylko ludźmi. No i co? I potem wysyłasz takiego jakiegoś słabego Nudesa i jak spojrzeć temu komuś w twarz. No dobrze, albo jak wysyłasz według siebie super nudesa i na to nie dostajesz jakiejś specjalnej odpowiedzi, to jest słabe. Co oczywiście mnie również spotkało, bo jak mówiłam, to nie jest mój jakby ulubiony sposób komunikacji. <noise> W związku chyba z doświadczeniem. Jakby, no i tu muszę wrócić po raz kolejny do mojej historii o królu Persji. Bo ja mu również wysłałam, jeśli ktoś nie wie, to zapraszamy do poprzednich podcastów, nie powiem których, bo nie pamiętam. I wysłałam mu właśnie swoje zdjęcie po, po jakimś tam spotkaniu, które wydawało mi się super. Że fajnie. Tak. No i on tak zareagował na zasadzie: Wow, dzięki, skąd to, nie? Jakby tyle, ja tak. Błąd? Coś źle zrobiłam? Coś się stało. No ale ja troszeczkę byłam po prostu tłumacz w tej relacji. To już zdążyliśmy ustalić w tych poprzednich odcinkach. Tak. No to jest jakby kontynuacja. <laughs> tego więcej wątku. dowodów, tak, na tą tezę, potwierdzenie. Jej. No to wśród gejów, jak wysyłasz i ktoś na to nie reaguje w ogóle, no to znaczy, że, że nie. Że nie, nie ma zainteresowania. No znaczy, że to też nie trudno się domyślić, jak ktoś na to nie reaguje. No to co to ma znaczyć innego? No to ma dokładnie to znaczyć. Brak zainteresowania. Ale to jest za każdym razem jakby boli, tak samo. Tak, no na pewno. No dobra, żeby cię pocieszyć, to ja mam taką jedną wpadkę, która mi po prostu za każdym razem, jak o niej pomyślę, to się sam z siebie śmieje, bo to po prostu moja nieuwaga, tylko i wyłącznie. Koleś poprosił mnie o zdjęcie, na którym będzie mnie widać, jakby z tyłu całego. Pośladki, jakby plecy itd. No i tak dalej. No jak sobie zrobić takie zdjęcie? Stwierdziłem, że jakby najbardziej naturalnym wyjściem będzie zrobienie zdjęcia w łazience stojąc tyłem do lustra, no i takie, wiesz, selfie, tylko po prostu skupione na, na tym lustrze i na tym odbiciu, które jest. Ale to musisz się narobić na takie zdjęcie, umyć lustro, poukładać w łazience, masakra. Umyć dupę. <grym> jest, umyć się Nie jest gorzej. lekko, ale jakby to wszystko zrobiłem, ustawiałem się tam, wiesz, to jakiś ręcznik w tle mi się nie podobał, to naprawdę, to jest cała po prostu kompozycja, musi się zgadzać. No i w końcu mi się udało, ja taki podjarany no sam myślę, to jest mała dupa, jakby tak super wygląda. No i od razu cyk, wiesz, wysyłam, podniecony tym, że jestem po prostu bogiem seksu i patrzę, a na tym zdjęciu, oprócz tej mojej pięknej, kształtnej dupki, no widać po prostu takiego łysego placka na głowie. Bo mi się jakoś... nie, nie Ja nie łysieję. Na, naprawdę nie usiłujesz, to było z 6 lat temu czy siedem. To nawet się nie mogło wydarzyć, jakby biologicznie nie miał prawa. Ale jakoś, nie wiem, te włosy mi się odgarnęły, światło się odbiło, nie wiem, co to było. Leżałeś na poduszce i tak po prostu się Ale po prostu wiesz, tutaj na dole gwiazda Porno, a na górze Zidane. No i koniec. Ja zablokowałem tego kolesia, nawet nie chciałem wiedzieć. Miałem też taką nadzieję, że może jak go zablokuję, to on nie wiem, nagle nie, nie dostanie nie za... tego zdjęcia, czy coś w tym stylu. No ale. Funkcja cofnij wiadomość powinna być zawsze możliwa do wysłania w każdym możliwym komunikatorze. No powinna, ale wiesz, jak to jest. Jak już ktoś zobaczy, to to od razu screen pewnie jakiś leci no, ale czy Ale może nie zdąży. Zawsze jest szansa, że ktoś nie zrobi tego screena. Może ma duszę i jakieś moralne człowieka. Ja na przykład screenów nie robię z różnych rzeczy, czasem, których chciałabym zrobić nie z nudesów. Ale nawet jakbym chciała jakiegoś zrobić z jakiejś relacji albo z czegoś, to się zawsze boję, że ta osoba będzie o tym wiedzieć. <laughs> I że zostaniesz nakryta. Tak. Po prostu jednak starą osobą i tajniki internetu jednak czasem mnie przerażają. A ja wiem, że przecież na przykład na Insta Stories ludzie nie wiedzą, że robisz screeny, ale zawsze też mi towarzyszy jakoś ta myśl z tyłu głowy, że może jednak, wiesz o co chodzi, ktoś ma jakąś taką wtyczkę czy jakąś dodatkową apkę, która wysyła o tym informacje, więc mam na to przygotowane kłamstwo, w razie gdyby ktoś mnie przyłapał. Jakie to jest kłamstwo? Czy jakie powiesz teraz. No, oczywiście, że powiem, bo no, uważam, że to jest wiedza, którą należy się dzielić i która pomoże ludziom. Ja mam takie przygotowane hasło na to, że robiłem screena Poprzedni relacji mm -hmm. poprzedniego użytkownika i to jakoś tak przeskoczyło, i pewnie ktoś dostał, wiesz. Boże, jaka ty jesteś mądra. Ja jestem zawsze przygotowany absolutnie na wszystko, a na to, żeby się czegoś wyprzeć, najbardziej. No dobrze. Śmiejemy się, fajnie podnieta, ale no umówmy się, wysyłanie swoich nagich zdjęć jest też trochę niebezpieczne w takim sensie, że nigdy tak naprawdę nie mamy pewności, co ta osoba z tymi zdjęciami zrobi. Tak i muszę powiedzieć, że ja kiedyś, to nie był powód, dla którego nie wysyłałam takich zdjęć, tak jak mówię, najbardziej mi to nigdy nie przyszło do głowy, jakoś nie było takiego wajbu z nikim, żeby mnie wysyłała, ale ja nie miałam wtedy takich myśli. Nawet kiedy te parę razy to zrobiłam, że coś może się z tym stać i gdzieś to może trafić, albo na przykład ktoś to może pokazać swoim kolegom, i no i to już by było dla mnie niekomfortowe i niefajne, ale jakoś nie miałam wcześniej tego świadomości. Natomiast teraz, przez to, że bardzo dużo takich sytuacji wypływa cały czas, że ktoś po prostu upublicznia te zdjęcia, no to to jest mega stresujące i, I super niefajne. I mam też wrażenie, że jakby odbiera trochę fanu z tego, bo ludzie podejrzewam, że przez to wysyłają takie zdjęcia, ale tak, żeby się ich nie dało rozpoznać. czy gdzieś bez twarzy, bez jakichś znaków szczególnych. No i trochę to jest takie nieprzyjemne w takim sensie, że to od razu robisz tak, taką fotkę, ale od razu musisz o tym myśleć, co się może z tym stać, więc od razu musisz myśleć, czego nie pokazać. Tak mam wrażenie, że zabrało to jakąś niewinność przez to, że ludzie po prostu są wstrętni. Ludzie są okropni. No dlatego ja na przykład jak robiłem sobie takie foty, to zależało mi na tym, żeby one były dobre też dlatego w razie, gdyby więcej osób miało je zobaczyć. No. Żeby nie było wstydu, wiesz, o co chodzi. Tak. No i wyobraź sobie, że ja kiedyś padłem ofiarą takiego szantażu, bo zrobiłem sobie takie właśnie nudeska, który miał iść prywatnie na snapie, i no gdzieś mi się ten palec omsknął i poszło na publiczne. Dosłownie na sekundę. Ale stres. Stres na maksa. Ja to szybko wykasowałem, ale jedna osoba. Zdążyła zrobić screena. Boże, a to w ogóle jedna osoba to zobaczyła i jedna zrobiła screena, myślisz? Czy zrobi, zobaczyło więcej? Jedna tylko osoba zobaczyła, bo jesteś w stanie to sprawdzić potem. No tak. Ile osób widziało. No i ta osoba, która zrobiła screena, do mnie napisała od razu, że tego screena zrobiła. O Boże, no ale trzeba po prostu do więzienia powinno się za to iść. I do piekła później. I próbowała mnie tak trochę na żarty, ale szantażować. I pisać, że. No, dobra, oczywiście tego nie opublikuję, coś tam tak na początku, taki tekst. I ja mówię jakby luz. no bo tak naprawdę ta sytuacja mnie stresowała tylko i wyłącznie z tego powodu, że ja akurat na tym snapie byłem skupiony, żeby mój brzuch wyszedł płasko, a nie jakby inne rzeczy. No i gdyby ten właśnie, to trochę kontynuacja mojej poprzedniej myśli, gdyby ten nudę wyciekł, no nie jestem jakąś gwiazdą, ale powiedzmy, żeby tam znaleźć w internecie dla wszystkich do obejrzenia. No to bym musiał opublikować sam już jakieś lepsze, żeby ludzie po prostu mnie zobaczyli jakby, wiesz, w dobrej formie, a nie w tym jakimś takim nieudanym nudesie. No więc jak próbowałem trochę wytłumaczyć tej osobie, że trochę nie dbam o to, że jakby to nie jest coś, z czym ona może mnie szantażować, bo trochę też tak było. No w sensie jakby dla mnie to nie byłby żaden wstyd. No po prostu jakby wszyscy to robią, opublikowałeś to i ten wstyd powinien być po stronie tej osoby, która to publikuje, a nie tej, która sobie takie zdjęcie, wiesz, zrobiła. Chociaż w tym wypadku to ja opublikowałem. Ciężko sprawą. <grafię> Ciężko tutaj <grafię> trochę dojść. Przecież Gdzie z... jest logika? Gdzie jest logika tutaj w moim wykonaniu? W każdym razie w kolejnych dniach już zaczęło się robić mniej przyjemnie, bo ten chłopak zaczął mi pisać takie wiadomości w stylu. No tak siedzę teraz w pracy i się zastanawiam, za ile bym sprzedał tego twojego nudesa, to już bym nie musiał pracować. Ja tak sobie myślę, jakby dziękuję, że myślisz, że ktoś byłby w stanie za to zapłacić, bo uwierz mi, tyle osób widziało moje nudesy, że wartość rynkowa jakby tej konkretnej publikacji spadła. Nie byłaby największa. No ale te żarty jakby się powtarzały po prostu. To nie są żarty w ogóle. To nie są żarty, bo takie trochę szantaż. Tak, ktoś, że tam wrzucili emotikonkę uśmiechniętą albo z mrugającym oczkiem wink-wink, to wcale nie sprawia, że to jest nagle bardzo śmieszny żart. A dalej, to się nie skończyło na tym, dalej było tak, że ja spotkałem tego chłopaka na festiwalu, i on do mnie podszedł i powiedział, cześć, to jestem tym typem, który zrobił screena twojego Nudesa. Wiesz o co chodzi? I ja tak, cześć. Nie wiem, nie wiem w ogóle, czego on oczekiwał po tej interakcji. Ja jestem w szoku, ja jestem w szoku, że można zrobić, dobra, nie jestem w szoku, że można zrobić screena, ale jestem w szoku, że można do kogoś napisać i go szantażować, ale już żeby jeszcze do ciebie podejść, mieć czelność i powiedzieć, hej, to ja cię szantażuję, wink, wink. No bo być, być może w jego wyobraźni to był po prostu taki żart, nie wiem, może on wiedział, że nigdy tego nie opublikuje i dlatego to była śmieszna sytuacja, no ale nie była, bo to było takie trochę creeperskie. No poza tym to nie jest śmieszne, bo ty nie wiesz, co on chce z tym zrobić i, i, i czego nie chce. To jest spoko w tej sytuacji, że ty mu odbierasz siłę tym, że ty się tym nie przejmowałeś i dzięki temu ciebie to nie dotknęło tak naprawdę, no ale... No bo zabierasz komuś władzę po tak. prostu w tej sytuacji. Ale problem jednak publikacji tych nudesów i tego tak zwanego Porn Revenge, to nawet ma swoją nazwę, jest mega niefajny i myślę, że szczególnie jakby dotyka właśnie kobiety, i wydaje mi się, że dlatego ja na przykład w ogóle nie czułem się jakoś specjalnie tym zestresowany czy zdenerwowany, no bo czuję też tak chyba po prostu jakoś społeczny, no, że co, no, wrzuciłem zdjęcie tam, z, wiesz, z fiutem no i, i co? Jakby co z tego. No, ja miałam parę myśli dotyczących tych y, wysłanych zdjęć, że one mogą zostać opublikowane gdzieś albo pokazane komuś nawet. No, i jak o tym myślałam parę razy, to faktycznie przychodzi takie no, niemiłe bardzo uczucie, nieprzyjemne, że to się może zdarzyć. I ja nad tym już nie mam żadnej kontroli, absolutnie. I to nie jest fajne. I no, to jest, to jest okropna sytuacja i to się powinno piętnować, ale też na to się powinno, nie, po, po prostu nie powinno się patrzeć. W takim sensie, że no, te, takie, takie rzeczy mają też siłę, jak się je ogląda, szeruje i, i cały czas na to wchodzi. No, ja na przykład staram się nie wchodzić na takie rzeczy, które gdzieś widzę w, w necie. Moją jakby tej całej sytuacji jest to, że oczywiście jakby wysyłanie nudesów jest fajne i że właśnie w teorii to jest zabawa, która nie powinna mieć takich przykrych konsekwencji, jeżeli ludzie byliby fair po prostu wobec siebie. No ale świat jest, jaki jest, więc jak już się decydujemy, tutaj taki trochę wątek edukacyjny, wiesz, szerzymy dobre wartości, no czasami warto się zastanowić, jeżeli wiemy, że właśnie nie dźwigniemy tego, w razie gdyby takie zdjęcia miały gdzieś wypłynąć. Szczególnie, że to jest ciężka sprawa też rozpoznać, kto jest warty twojego zaufania, bo równie dobrze tym zaufaniem można nie obdarzyć zarówno obcego kolesia poznanego na apce, jak i takim typem może się okazać, nie wiem, twój eks, który ma takie zdjęcia. Tak, naj, najgorsze wydaje mi się, jak to jest właśnie twój eks, z którym się było ileś czasu, i nagle się okazuje, że po prostu osoba, która ci mówiła, że cię kocha, teraz robi takie świństwo. No, czegoś takiego to sobie nie wyobrażam, bo to musi być podwójnie, jak nie potrójnie okropne. Natomiast no, to podsumowanie, że w związku z tym lepiej tego nie robić, jeśli się tego nie będzie w stanie wytrzymać, no to jest, jest strasznie smutne. To, ja bym radziła raczej robić takie, żeby nie dało się ciebie rozpoznać po tym. Taka jest Twoja rada. No i ona jest lepsza, no bo przynajmniej nie tracisz. <gry> nie, nie tracisz przyjemności. Nie tracisz przyjemności, a jednocześnie zawsze możesz powiedzieć, że to nie jesteś ty, dopóki tam nie ma jakby całej Twojej twarzy. A nawet jeśli jest, to, to zawsze można powiedzieć, że to jest fotomontaż. O. I to jest dobra opcja, bo te fotomontaże teraz są takie realistyczne. Słuchajcie, no naprawdę czego oni nie wymyślą, takie robią realistyczne. Takie grafiki. Więc jak gdzieś zobaczycie nasze Nudesy, moje albo Irenę. To nie to, my. To jest na pewno Photoshop. No i tyle. No i tyle po Nudesach. I teraz chwilę sobie jakieś zrobić Nudesy, pewnie? Może <laughs> <Poszukiwania? śmiech> teraz właśnie. Ja tobie zrobię, a ty mi. Ja nikogo nigdy nie poprosiłem, żeby ktoś mi zrobił Nudesa. Ja też nie, no też jak, jakby z oczywistych powodów, że ich bardzo mało wysłałam, ale robiłam. Komuś. Yy, tak, koleżance. Ale super. No, no bo jednak, żeby zrobić fajne zdjęcie dupy, no to jakby nie, nie mając lustra. To też jakby jest śmieszne, bo wtedy wiadomo, że była osoba trzecia przy powstawaniu tego zdjęcia. Ale mi się wydaje, że chłopaki to nie, nie rozkminiają tego na jest takim etapie. Jest jest fajnie. No, dokładnie. <laughs> no mi tylko nudes zrobił mój chłopak, ale... Ja nie lubię tak, ja wolę sobie sam zrobić. Bo jak on mi zrobił takie zdjęcie jakieś takie gołe czy coś, to on mówi, że fajne, a ja tak patrzę i tak sobie myślę, tak, ty, tak mnie widzisz? To jestem ja? Nie. Ja wolę jednak trwać w swojej fantazji na swój temat. Wiesz co, mój chłopak, jak oglądam moje, na przykład jak mu wysyłam jakieś ładne zdjęcie, po prostu takie wiecie, twarzy, nie? Uśmiechnięte albo coś tam ślicznie wyglądam. To ja na przykład jego reakcją jest często. Jak to jest możliwe, że ty czasami wyglądasz tak ładnie, a czasami tak inaczej? Inaczej, eufemizm. <laughs> tak, więc mnie też tak widzi, nie tak jak bym chciała. No tak. więc zostańmy może przy własnych wyobrażeniach. No i tyle, tyle na dziś w kontekście nudesów. Oczywiście czekamy na Wasze historie, komentarze, refleksje, nie na Wasze nudesy. Musimy to zastrzec oficjalnie, chociaż jakby to można było oczko puścić widoczne przez wing wing przez nagranie, to może byśmy je puścili i słyszymy się w kolejnym odcinku. I widzimy na moim Instagramie kobieta na skraju. Serdecznie zapraszam. Produkt placement. Pa pa.